A tu hej ekipa, tutaj dalszy ciąg partyzanckiego ogrodnictwa, dalszy ciąg nasadzeń pieczarek. No, znalazłem takie fajne siedlisko z pieczarką miejską, pieczarką polną, jakieś hybrydowa tu odmiana widzę, coś takiego. Plus wykopałem trochę grzybni spod tych pieczareczek. Tutaj jak widzicie, jest taka, o, widać, że to jest przerośnięte grzybnią bialutką. I tutaj oto w swoim takim partyzanckim ogródku, nielegalnym oczywiście, spróbujemy to wszystko po prostu wrzucić hurtem. Jeszcze potem próchnicą podsypię. No, owocniki tam trochę puszczą. O, tu widać dokładnie, że patrzcie na takie bardziej białe elementy. To jest wszystko przerośnięta grzybnia. No to już jest trzecie nasadzenie na tym skwerku. Ja to próchnicą podsypię. Jest teren zabezpieczony raczej przed pieskami. I tu łopatka ogrodnicza. O. I zasypujemy. Zasypujemy tutaj. No. Także ta grzybnia się powinna rozrosnąć w końcu. I powinny może za rok być pieczarki, tak mi się wydaje. Także tutaj parę nasadzeń zrobiłem. Moje poprzednie siedliska, jedno i drugie. Tu trzeba podsypać próchnicę ewidentnie. No, ale warunki według mnie są dobre, żeby grzybnia się przyjęła. Tak jak mówię, jeszcze dosypię próchnicy tu jakieś tutaj. Będziemy eksperymentować. Tak, no. Także tyle w temacie partyzanckiego ogrodnictwa. Można takie eksperymenty przeprowadzić jak najbardziej. No, tu taki mój kawałek trawnika i żywopłot, który trochę ogranicza tu dostęp piesków do tego terenu. I bardzo dobrze. Będzie czysto, higienicznie. Trzymajcie się, pozdrawiam, czekam na wasze komentarze co do takich tu eksperymentów. Hejka, hejka.